Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Ogólnie ostatnio zaczęło mi się fajnie vlogi dla was nagrywać i widzę po wynikach, że wam też się je fajnie ogląda, więc spodziewajcie się, że będzie ich więcej na moim kanale. A dzisiejszego vloga zaczynamy w aucie, bo przed chwilą odwiozłam Pawła na jego nagrywki. No to o tutaj skrzyżowanie. Tutaj Paweł nagrywał swoje intro i właśnie się pożegnaliśmy. Paweł poszedł w swoją stronę, ja jadę do domu i w końcu będę miała wolną chatę. Co to oznacza? Impreza! Nie, no tak serio, to oznacza to to, że będę za nim bardzo tęsknić, oczywiście. Ale też oznacza to to, że będę mogła w końcu się wyspać. Bo ogólnie od około sierpnia codziennie budzę się w nocy, żeby albo obudzić Pawła, żeby przyszedł sprzed biurka do łóżka spać, albo budzę go, żeby wstał z łóżka i szedł pracować przed biurko. Bo przez daily Paweł się nie wyrabiał i często było tak, że na przykład czwarta, piąta musiał wstawać, żeby sprawdzić film, zrobić miniaturkę i tak dalej. Mimo tego, że ja szłam dalej spać, to i tak taki przerywany sen jest na tyle słaby, że się człowiek tak mocno nie wysypia. Więc plan na dzisiejszy wieczór jest taki, żeby pójść szybko spać i żeby nie ustawiać budzika na jutro rano, bo w końcu będę mogła się wyspać. Dobra, ja ruszam i jadę w kierunku domu, a wy możecie zjechać na dół i zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli takie luźne vlogi wam się podobają. Tak, cześć, cześć. Tak. Igoś ostatnio się trochę zmienił. Stał się takim przytulakiem, nie? Mógłby tak leżeć cały dzień i się przytulać, a kiedyś tak nie miał, nie? Kiedyś tak nie miałeś, nie. Chciałabym nagrać, wiesz? Nie dasz mi? W zeszły weekend zamówiłam sobie paczkę i dwa dni temu ona do mnie przyszła. Jest to paczka ze Skimsa, czyli z marki Kim Kardashian, z różnymi rodzajami bielizny, z taką bielizną do modelowania ciała. Widziałam mnóstwo filmików na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, gdzie kobiety kupowały sobie tę bieliznę i bardzo chwaliły. Jestem ciekawa, czy ja też będę miała takie opinie. Tu mam paczkę, idziemy sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Jedną w takim opakowaniu. Dwa kolejne są po prostu w takich woreczkach. To jest jedno takie zwykłe body. O, tak się prezentuje. Wygląda spoko. Myślałam, że zamówiłam kolor czarny, ale okazuje się, że zamówiłam kolor onyx, który był po prostu najbardziej zbliżony do czarnego. Dobra, kolejna paczka. I to też jest w tym samym kolorze, tylko że cieńsze, dużo cieńsze, z innego materiału. I otwieramy ostatnie. O, i to jest takie najbardziej modelujące sylwetkę. Jak ja mam się w to zmieścić? Patrzcie to. To jest body, a to jestem ja. No tak chyba średnio. W sensie ja widziałam, że one są małe i dużo dziewczyn właśnie wrzucało filmiki, gdzie pokazywało, że one przychodzą takie małe, ale nie spodziewałam się, że to jest aż tak małe. To nawet nie jest na tyle chyba rozciągliwe, żebym ja się w to zmieściła. A wzięłam rozmiar SM. No ale LXL miałabym wziąć? No aż taka duża to chyba nie jestem. Dobra, chyba idziemy to przymierzyć. Jakby jestem najbardziej tego ciekawa, czy w to się zmieszczę, bo w to na pewno się zmieszczę, to jest git. Ale jestem ciekawa tego i jestem ciekawa, czy rzeczywiście to tak ściska nas. Każde chyba kosztowało w okolicach 300 zł, co wydaje mi się, że nie jest aż tak wysoką kwotą, bo jak idziesz do jakiegoś takiego sklepu z bielizną typowo, to też musisz wydać na takie coś z 200 zł, a Kim Kardashian słynie z tego, że nosi cały czas modelującą bieliznę, więc jestem ciekawa, czy ta od niej jest spoko. Idę się przebrać. Zmieściłam się i na początku było ciężko, bo założyłam to jakby przez górę, potem stwierdziłam, że założę to przez dół i to się tak rozciągnęło, a jednocześnie nie jest aż tak opięte, w sensie jest tak fajnie opięte. To jest naprawdę zarąbiste. Dobra, skoro to jest takie fajne, to muszę koniecznie przymierzyć resztę. Tak się prezentuje to drugie body. Też jest spoko, też fajnie opinia, ale nie aż tak jak to. I w ogóle ściągnęłam to i zobaczcie, to jest dalej takie malutkie. To jest takie śmieszne. Bałam się, że to jest po prostu nahypowana marka, bo jest ona od Kim Kardashian, ale rzeczywiście jest to spoko, podoba mi się. I nie żałuję zakupu, bo będę to na pewno nosić. Dobra, ja teraz muszę chwilkę popracować przed komputerem, muszę koniecznie przerobić zdjęcie i wstawić je o 14 na Instagrama. I muszę oprócz tego zamówić kilka rzeczy do kolejnego odcinka na kanał Jaworscy Gotują. Bo chcemy z Pawłem nagrać odcinek, gdzie testujemy różne takie gadżety do kuchni i po prostu muszę, o kurde, więc muszę znaleźć jakieś fajne gadżety, które będziemy mogli przetestować. Swoją drogą chciałabym w naszym imieniu podziękować wam bardzo za odbiór taki pozytywny tego kanału. Nie spodziewaliśmy się, że to pójdzie aż tak wysoko, mamy prawie 100 tysięcy subskrypcji w 2 tygodnie, to jest naprawdę bardzo dużo, więc dziękujemy wam, że jesteście, że nas wspieracie i że ten kanał wam się podoba. Jest nam naprawdę bardzo miło, że tak wielu z was chętnie nas ogląda. Niesamowite.
Naprawdę, dziękuję bardzo. Dobra, więc ja szukam gadżetów, przerabiam zdjęcie i widzimy się za jakiś czas. Udało mi się wszystko zamówić, mamy ponad 30 gadżetów, więc wyczekujcie odcinka właśnie z testowania tych rzeczy. Ogarnęłam też zdjęcie na mojego Instagrama, w ogóle bardzo dawno nie wrzucałam tam nic, tylko instastorki, ale posty w ogóle się nie pojawiały, bo odkąd wróciliśmy do Trójmiasta, to nie mogłam się z tym ogarnąć, ale w końcu mam nadzieję, że to się ruszy. Zapraszam swoją drogą na mojego Instagrama, możecie wejść na to zdjęcie właśnie z Wenecji i napisać komentarz pizza. Bo jedliśmy tam bardzo dużo pizzy. Jak już jesteśmy przy włoskiej kuchni, to możemy od razu przejść do robienia obiadu, bo dzisiaj na obiad będzie carbonara. Jeżeli chodzi o carbonarę, to robiłam ją tylko raz w życiu. Na odcinku, gdzie rywalizowałam z Wiktorią, kto zrobi lepsze danie z włoskiej kuchni. I ta carbonara była wtedy tak pyszna, że stwierdziłam, że muszę ją kiedyś odwzorować, jak nie będzie Pawła w domu. Paweł carbonarę nie lubi. I dzisiaj jest właśnie idealna okazja, bo Pawła nie ma, więc zaprosiłam do siebie Maksia na obiad, bo on też kocha carbonarę i będziemy dzisiaj razem zajadać. Najpierw muszę potrzeć ser, i to dużo sera, bo ja lubię ser, po prostu. I w międzyczasie obok gotuję sobie makaron. Ser jest gotowy, makaron też już odcedziłam, teraz przechodzę do robienia jajek. Mieszam żółtka z serem. Dobra, bierzemy się za smażenie pankety, czy pancetty. Jakoś tak. Do pancetty dodajemy czosnek, jak już boczek jest taki przysmażony. Jak to pięknie pachnie. I do tego dodajemy makaron. Teraz, moi drodzy, najważniejszy moment. Ściągamy patelnię z tego palnika gorącego i dodajemy żółtka wymieszane z serem. Wszystko ładnie wygrzebujemy. Oho! Jest i Maksiu! I wszystko musimy dokładnie wymieszać. Co to tak pięknie pachnie? Carbonara! Aha, super, cześć widzowie! Dobra, dodajemy trochę wody z makaronu. Kurczę, ale smakowa. Czuję się jak teraz taki, jak w prawdziwej rodzinie. Ojciec jest w pracy, a syn przychodzi do matki na obiad. Jest gotowe, chyba. No pachnie, jakby było gotowe ogólnie. No i spójrzcie tylko. Pięknie wygląda. Ocenię. Tak, smak. Najpierw mięso. Słone, dobra. Teraz chwila prawdy, jak wyszedł makaron z sosem. Zajebiste. Mi smakuje jak 150. Nie, to jest spoko. Dobra, my zajadamy i widzimy się, jak już zjemy. Trochę się z Maksiem zagadaliśmy i ogólnie jest już prawie godzina 15. Muszę teraz posprzątać całą kuchnię po obiedzie. Bardzo nie lubię tego robić. Lubię gotować, ale nie lubię sprzątać w kuchni po gotowaniu. No ale trzeba w domu sprzątać, więc bierzemy się za sprzątanie. Jak już kuchnia jest ogarnięta, to można się troszkę zrelaksować i ogólnie dzisiaj nie mam nic konkretnego do zrobienia. Więc stwierdziłam, że jest to idealny dzień, żeby dokończyć naszego globusa. Postaram się dzisiaj to ogarnąć i jak Paweł wróci, to będzie to już stało ładnie u niego na regale. Zostały tylko 4 woreczki do ułożenia, więc wydaje mi się, że dzisiaj uda mi się to skończyć. Paweł ogólnie miał składać ze mną to Lego, ale on ostatnio ściągnął sobie tą grę z Hogwartem. Tak naprawdę cały czas siedzi i gra w tą grę. I nie układa tych klocków Lego, więc ja nie będę na niego czekać, ja po prostu sama sobie je ułożę i będę mogła przejść do kolejnego zestawu, który już mamy. A Paweł w tym czasie będzie sobie dalej grał. Ostatni. Dobra, cały globus jest już gotowy. Wow, ale to pięknie wygląda. Dobra, otwieram ostatnią paczkę i kończymy to. Tu się kręci! Ale fajnie. Dobra, widzowie, skończyłam globus. W ogóle moim największym dreamem jest, żeby zakręcić globusem, zamknąć oczy i palcem wskazać, gdzie powinnam jechać. I teraz spróbuję to zrobić. Tu. Azja. Może kiedyś się tam wybiorę. Fajnie. Globus jest! On się chyba nie zmieści na Pawła Rego, tak szczerze mówiąc. On jest chyba za duży, bo on jest, zobaczcie, dosyć spory. Jak Paweł wróci za kilka dni, to po prostu będzie on na niego czekał tutaj i wtedy wspólnie zdecydujemy, gdzie chcemy go sobie postawić. Wypadałoby zadzwonić do Pawła i dowiedzieć się, jak mu idzie, bo już jakiś czas z nim nie rozmawiałam. Jestem ciekawa po prostu, gdzie jest i na pewno jak Paweł już będzie powoli kończył swój dzień, to będzie musiał do niego podjechać z laptopem, żeby on mógł sobie zgrać pliki, żeby Bartek mógł już film montować, bo dzisiaj niedziela, a Paweł nagrywa film na środę już, więc Bartek ma bardzo mało czasu, żeby go zmontować, więc zadzwońmy do niego i dowiedzmy się, za ile czasu mamy u niego być. Hej Misiu, jak ci idzie? Dobrze, jestem w redzie. Już mi górna część stóp zaczęła boleć. No i jest zimno też, nie? Nie, jak widzisz, to nie jest zimno, wiesz? Okej, no dobrze, masz ciepłą kurtkę i czapkę. Znaczy, inaczej, jak wszedłem do maka, to czułem, jak mi nogi normalnie odmarzają, ale okay. Tak tego nie czuję. A jadłeś coś w maku? Jadłem. Co jadłeś? Big Maca. A jadłeś może nowe talarki? Nie.
Okej. Okay. Ja muszę je dzisiaj posmakować. No dobra, misiu, to daj znać, jak będę miała do ciebie wtedy przyjechać. To popatki. Pa, pa. No dobra. Bardzo dobrze mu idzie. Czekam, aż Paweł ogarnie sobie nocleg i wtedy do niego pojedziemy. A przed tym pojedziemy właśnie sobie do Maczka przetestować nowe talarki, bo jestem ogromną fanką różnych rodzajów frytek w McDonaldzie. Kocham zakręcone frytki, łódeczki i tak dalej. I jeszcze nigdy chyba, tak mi się wydaje, nie było talarek. Muszę je posmakować. No muszę, po prostu muszę. Jakby nie będę sobą, jeżeli ich nie przetestuję. Od razu dam wam moją opinię, czy są one smaczne, czy niesmaczne. A jeżeli wy już je jedliście, to możecie dać znać w komentarzu, czy wam smakują. Dobra, czekamy, aż Paweł do nas zadzwoni, że mam już jechać. Wtedy pojedziemy sobie do Maczka. Jesteśmy w McDonaldzie. Zatrzymam się na chwilę, bo tak szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem, co jest w nowej ofercie, bo wy mi tylko wysyłaliście, że są talarki, a tak szczerze, to ja nie wiem, czy jest jakiś nowy burger, czy jest w ogóle coś nowego, więc ja muszę to zweryfikować sobie. A maestro, ja tak nie lubię maestro, maestro nie smakuje mi. Dobra, to przetestujemy tylko talarki, bo maestro nie lubię. Jedziemy. Znaczy w sumie to cofamy i podjeżdżam pod okienko. W ogóle pamiętam, jak pierwszy raz podjechałam do drive-thru, jak zdałam prawko i podjechałam tak metr od okienka na wiocha. Dzień dobry, poprosiłabym te talarki. Z sosem świetanowym? Tak, koniecznie z sosem świetanowym, najlepiej z dwoma. Do tego bym poprosiła jeszcze herbatę zimową z jabłkami i to będzie wszystko. Albo nie, jeszcze ciasteczka jabłkowe. Super, dziękuję bardzo. Wizyta w McDonaldzie bez herbaty zimowej się nie liczy. Ja za każdym razem, jak podjeżdżam do Maka, to muszę kupić herbatę zimową, bo tak ją kocham. Ja nie wiem, co się stanie, jak przyjdzie taki moment, że tej herbaty nie będzie, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to herbata zimowa, czyli teoretycznie w lato jej nie powinno być w ofercie. Będę wtedy bardzo smutna, będę czekać do kolejnej zimy, żeby ją pić, bo naprawdę kocham tą herbatę. Jest przepyszna. Jest słodka, jak nie wiem, ale jest przepyszna. Jadę zapłacić za moje talarki. Oh yeah. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, mamy wszystko, jedziemy zjeść. Okej, zatrzymałam się w takim miejscu, gdzie mogę normalnie pogadać i przetestować jedzonka. Nie dostałam cukru, ani mieszadło. Oni dodali mi ten cukier do środka, ja nigdy nie wiem, ale na pewno jest to niewymieszane. Oni nie dają mi szadełka i co ja mam teraz zrobić? Mam tu wymieszać, nie wiem, palcem? No, wymieszam jakimś markerem. Test herbatki. To jest gorzka, nie dali mi cukru, no. Dobra, talarki i dwa sosy śmietanowe, bo jeden to za mało. I one rzeczywiście są takimi talarkami, zobaczcie. Takie, o, talarki i takie cienkie, ale fajne. Ej, no chyba czegoś takiego nie było w Maku. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać. Ale wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, kiedy są talarki w McDonaldzie. Przetestujmy je. Kocham frytki z Maka. W każdej postaci. Nie no, dobre są. No, mega dobre. Pan tu jakiś idzie. A poszedł sobie. Wiecie, śmiesznie to... Nie no, zatrzymał się. Ja mam tu telefon odpalony z latarką, więc mogę dziwnie wyglądać, ale tak on stoi. Jak się patrzy, jem szybko, tylko uciekam. Dobra, pojechał. Mam jeszcze ciasteczko jabłkowe. Połączenie tej herbaty i tego ciastka jabłkowego to jest takie kombo, że to jest jakaś masakra. Najlepsze kombo ever. Dobra, nie będę wam już robić smaka. Na Maka. A to było... Ja pierdolę. Włączam kamerę, jadę do Pawła i widzimy się na miejscu. No kurde, ale się chłopak ustawił. Nie wiedziałam, że w Redzie są takie hotele. W sensie kilka razy tu przejeżdżałam obok, ale nie wiem. Dobra, mam wejść do środka, mam iść za recepcją w prawo, korytarzem i numer 14. I co, po prostu powiem dzień dobry i sobie pójdę, nie? Nie muszę przecież się z nikim witać i mówić, że idę do tego i tego pokoju. Dobra, nikt mnie nie widział. Hejka! I się nagrywamy nawzajem. Tak, hejka. Ty, jaki fancy hotel. Fajny, nie? No? Nie czuję nóg. Serio, wstałem teraz i nie czuję nóg. A bo ja sobie moim widzom nie mówiłam, co ty nagrywasz. Paweł idzie przez 50 godzin prosto. I z tego skrzyżowania doszedł do Redy. Dobra, coś jest trzeci format? Zrobi masaż stópek. Nie. Proszę. Nie, on coś śmierdzące pewnie. Proszę. Nie. Dobra, zgrywaj pliki i ja jadę. Ja mam ci wolno od ciebie, ja idę spać. Proszę. Dziękuję. Pa, dobranoc. Pa. Buzi. Dobranoc. Ty już się kładziesz? Tak, ja okej, okay. Pa, pa. Dobra, idziemy do domku.
Miało być tak pięknie, a już jak zawsze. Chciałam pójść spać wcześniej, wstać sobie późno, żeby się w końcu wyspać, no ale niestety nic z tego nie wyjdzie. Zanim wróciłam od Pawła, zanim wyszłam z psami, ogarnęłam się tutaj w domu, zmyłam makijaż. To już minęło tyle czasu, że już jest prawie 24 i znowu późno pójdę spać. A oprócz tego okazało się, że jutro rano muszę pomóc Maksiowi, więc no nie wyśpię się. No nic, może innym razem się uda. Ja lecę spać. Mam nadzieję, że taki luźny vlog wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał. Wpadajcie też na mojego Instagrama. I widzimy się w kolejnym odcinku w poniedziałek o 16:30. Pa, pa. Dobranoc.